Wiecie, co piekarz robi na siłowni? Zakwas. No i co? Marzenia się spełniają. Gramofon se kupiłem. Z 79 roku. To jest gramofon Akai, japoński. Do tego jest jeszcze japoński wzmacniacz Luxman, też z 77 roku tym razem. Wszystko z lat 70. No i płyta, którą puściłem wam na filmiku, której nie mogłem odtworzyć jakby... Nie mogłem wam jej puścić, no bo dojechaliby mnie za prawa autorskie. Natomiast to jest płyta, która przez większość odcinków tego vloga stała za mną na regale, czyli Dark Side of the Moon. Tutaj ciekawostka, to jest oryginalna płyta wydana również w Japonii, nomen omen, w 73 roku, więc to jest płyta wytłoczona w roku wydania Dark Side of the Moon Pink Floyd. Ja pierdolę. Także strasznie się jaram. Od momentu, kiedy zdecydowaliśmy, że kupimy mieszkanie, miałem marzenie, żeby zrobić sobie w pokoju taki właśnie kącik z gramofonem. Strasznie jaram się analogowym formatem, jakim jest winyl, że jest to jakby fizycznie dźwięk wytłoczony w płycie, że to nie jest cyfrowy zapis. Jest w tym coś magicznego i coś, co po prostu no jest na maksa ekscytujące. Moim zdaniem ten dźwięk po prostu brzmi inaczej. Pewnie jest w tym sporo jakiejś autosugestii, ale tak po prostu mam. Co ciekawe, no, będąc programistą, jaram się czymś, co jest analogowe, co jest znamienne chyba dla dzisiejszych czasów. Jest w tym jakaś taka tęsknota. A i tak rozkminkowo zacząłem i to będzie w sumie taki odcinek właśnie na rozkminkę. Bo przez ostatni czas słyszałem dość często sformułowania typu, że programiści to są poeci XXI wieku. Chuja tam poeci. Jeszcze 10 lat temu stereotyp był taki, że to jest koleś w koszuli w kratę, który nie wychodzi z piwnicy. Albo może nie 10 lat temu, może 20 lat temu. Całkiem niedawno w każdym razie. I nagle teraz zostali wywyższeni do roli poetów, gdzie, no umówmy się, że pisanie kodu to jest po prostu rzemiosło i nie za wiele ma wspólnego ze sztuką. I nazywanie tego sztuką jest... moim zdaniem dużym przegięciem, o ile nie mówimy tutaj o generative art, czyli po prostu tworzeniu sztuki za pomocą kodu, bo ten nurt, jak wiecie, strasznie mnie jara i lubię się tym jakby gdzieś tam interesować, czytać o tym. Natomiast takie zwykłe pisanie kodu, jakie uprawiamy na przykład my frontendowcy, no umówmy się, to nie jest wielka sztuka. I zawsze w takim momencie, kiedy ktoś mówi tego typu rzecz, że to jest sztuka, że to jest poezja, że pisanie kodu to jest po prostu coś niesamowicie wysublimowanego. Oczywiście na swój sposób jest, ale wiecie, o co chodzi, o ten taki wymiar sztuki w tym wszystkim. To przypomina mi się taki fragment z filmu This Must Be The Place, po polsku to się nazywało Wszystkie odloty Cheyenne'a. To jest film w reżyserii Paolo Sorrentino, jednego w ogóle z moich ulubionych reżyserów. On zrobił na przykład serial Młody Papież na HBO, jest zajebisty, jak nie widzieliście. W każdym razie tam jest taka scena, główny bohater jest kimś na kształt wokalisty zespołu The Cure, jakby image ma bardzo podobny, amplua właśnie takiego, takiej upadłej gwiazdy rocka, który po prostu przestał grać przez jakieś tam różne historie, zaszłości. Natomiast on spotyka takiego tatuażystę w barze. No i tam między nimi nawiązuje się taki dialog. I make tattoos for a living. That must be a good job. It's not a job. It's an art. Have you noticed how nobody works anymore? And everybody does something artistic?
No i jak pierwszy raz obejrzałem ten film, to pomijając fakt, że po prostu bardzo mi się spodobał, to ta scena jakoś zapadła mi w pamięć strasznie, bo stwierdziłem, że kurwa, no faktycznie, żyjemy w czasach, kiedy każdy musi być wyjątkowy, każdy musi być artystą. Już, nie wiem, jak ktoś robi sobie chleb, piecze sobie chleb, ma rzemieślniczą piekarnię, to on już nie jest piekarzem, on jest artystą robiącym chleb. Jak ktoś robi jakieś tam rzeczy, nie wiem, właśnie, na przykład jest programistą, tak? I poświęca temu bardzo dużą część swojego życia, to on jakby już nie mówi, że jest po prostu rzemieślnikiem, że to jest praca, tylko że pisanie kodu to jest sztuka. I sam fakt, że poświęcasz na to tak dużo czasu, że to wymaga jakichś tam ogromnych pokładów kreatywności, jeszcze nie czyni z tego sztuki. Ale zmierzam tutaj do tego, jakby nie będziemy tutaj w tym odcinku dywagować na ten temat, nie będziemy, my. W sensie liczba mnoga, ja i moje podbródki, ukryte skrzętnie pod brodą. Nie będziemy o tym dywagować, czy programowanie to jest sztuka, czy nie, tylko chciałbym tutaj porozmawiać o ego programisty. Bo oczywiście obecność ego w naszej pracy to jest coś po prostu, czego nie da się uniknąć. Każdy w jakiś sposób osobiście podchodzi do tego, co robi w pracy. Wynikają z tego też ambicje, które mamy, to, co nas napędza, czyli właśnie to, dlaczego chcemy się uczyć więcej, dlaczego ciągle się rozwijamy. To wszystko powoduje, że no, ego jest obecne podczas pisania kodu. Natomiast nie bez przyczyny przytoczyłem tutaj ten cytat, który gdzieś tam się pojawia czasami w różnych dyskusjach, że programiści to poeci, ponieważ mam znajomego, który był w projekcie po prostu z gościem, też deweloperem, który na przykład nie pozwalał sobie robić code review, bo właśnie dosłownie mówił, że dla niego programowanie to jest poezja i on nie chce, żeby ktoś mu mieszał w jego kodzie. I nie pozwalał, po prostu mówił, że nie i koniec. Problem był taki, że to był deweloper, który jakby był zatrudniony po stronie klienta, więc nic się z typem nie dało zrobić i trzeba było z nim po prostu żyć. Ale wyobraźcie sobie sytuację, gdzie po prostu jesteście w projekcie z taką gwiazdą i no nie da się normalnie pracować z kimś takim. Uważam, że aż tak wybujałe ego po prostu deklasuje kogoś jako programistę i albo nadaje się, nie wiem, do pisania projektów w pojedynkę, powodzenia, raczej za daleko nie zajedzie, albo po prostu powinien zmienić zawód na, nie wiem, estradowca, skoro jest takim wielkim artystą. I celem tego odcinka nie jest, nie wiem, danie jakiejś tam lekcji, pouczenie czy cokolwiek z tych rzeczy. Wiecie, że nie robię takich rzeczy, nie lubię pouczać, nie lubię mówić, co kto ma myśleć, natomiast chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Co się dzieje w momencie, kiedy ego, przerośnięte ego, pojawia się w zespole deweloperskim? Co wtedy, jakie są symptomy w ogóle tej sytuacji? A z drugiej strony chciałbym zastanowić się, dlaczego w ogóle u programistów dość często to przerośnięte ego się pojawia, co jest też paradoksalne w pewien sposób, bo na drugim biegunie mamy ludzi z imposter syndrom, którzy absolutnie w siebie nie wierzą, więc z jednej strony mamy gwiazdy rocka, które przypadkowo zostały programistami, a z drugiej mamy osoby, które zostały programistami, a nadal w to nie wierzą. Jestem raczej po stronie właśnie tych, co nadal nie wierzą, że to się stało. Więc pierwszym takim symptomem, moim zdaniem, który się pojawia w zespole deweloperskim, kiedy pojawia się ktoś zarozumiały, ktoś arogancki, to jest po prostu taki wyścig na pomysły. To znaczy, że już nie jest tak, że cały team pracuje na stworzenie jak najlepszego pomysłu, tylko te osoby z przerośniętym ego będą dążyły do tego, żeby ich pomysł został przepchnięty, żeby został zrealizowany. Więc jeśli mamy taką sytuację, że na przykład dwóch deweloperów wpada na dwa różne pomysły, jak rozwiązać jakiś problem, to oni będą się ścierać na takim poziomie niemerytorycznym, tylko bardziej emocjonalnym, bo każdy będzie po prostu za wszelką cenę walczył o to, aby jego pomysł przeszedł. Moim zdaniem to jest tragedia i w ogóle to zaprzecza całej filozofii istnienia zespołu deweloperskiego, gdzie po prostu mamy specjalistów, którzy merytorycznie powinni rozmawiać na temat tego, jak stworzyć jak najlepsze rozwiązanie danego problemu. I to osobiste traktowanie kodu powoduje też, że w momencie, kiedy przychodzi do code review, albo nie daj Boże do QA, ale na razie do code review, to po prostu zaczynają się pyskówki w komentarzach. To znaczy, że jeśli ktoś powie, ej stary, to rozwiązanie jest trochę nieczytelne, może zrobiłbyś to trochę inaczej. Widziałem tego typu dyskusje już na GitHubie. No i ta osoba odpowiada, że jego zdaniem to jest super, że w ogóle ma się odwalić, że pomińmy ten fragment, w ogóle go nie analizujmy, bo on jest, on po prostu, nie można mu nic zarzucić. No i to jest oczywiście jakieś kuriozum, bo nagle jedni deweloperzy mają normalny code review i część
tego codebase'u, tego kodu aplikacji będzie dobrze napisana, a druga będzie właśnie zrobiona tak, że ktoś mówił, że ma się odwalić od code review i ma tego w ogóle nie robić. Później mamy oczywiście jeszcze fazę QA i nie chciałbym widzieć starcia QA, który mówi, że coś nie działa w kodzie albo coś jest źle rozwiązane i po prostu taki programista gwiazda rocka próbuje wytłumaczyć, że przecież to jest wszystko świetnie, to tak ma działać. It's a feature, not a bug, jak to mówią. To jest absurd jakiś. No a drugim takim poważnym symptomem obecności takiej gwiazdy w zespole jest fakt, że po prostu zespół się rozpada albo są w nim bardzo silne tarcia. To znaczy, że reszta zespołu albo jest zdominowana przez tę osobę, albo działa jakby w grupie przeciwko tej osobie. Zespół generalnie jest podzielony i widać to bardzo wyraźnie i ciężko taką sytuację rozwiązać. Wiadomo, że w momencie, kiedy piszemy jakieś poważniejsze rzeczy, to często prosimy mądrzejszych o jakiś pair programming na przykład. I bardzo często jest tak, że te osoby, które czują się gwiazdami, faktycznie mają skilla. To nie jest tak, że to są debile, którzy znaleźli się przypadkowo w zespole. No, nigdy by tam nie trafili, gdyby byli debilami. Chodzi o to, że jakimś cudem wcześniej nikt nie zwrócił uwagi na to, że te osoby mają po prostu beznadziejne skille komunikacyjne i nie da się z nimi współpracować, bo to, że ktoś potrafi programować, nie czyni go jeszcze dobrym członkiem zespołu. I faktycznie są wtedy sytuacje, kiedy osoby proszące na przykład o takie pair programming tak naprawdę łechcą gdzieś ego tej gwiazdy, ale z drugiej strony ta osoba traktuje tych proszących o pomoc bardzo z góry. I to też generuje bardzo niefajne sytuacje. Te osoby, które prosiły o pomoc, zniechęcają się później do proszenia o pomoc po raz kolejny. Zamykają się w sobie. Jeśli miały impostor syndrom, to po prostu on rośnie i czują się jeszcze głupsze. Więc nikomu nie służy obecność takiej osoby. I trzecia rzecz, trzeci symptom. Poruszyłem to raz w wywiadzie z Wiktorem Schmidtem na tym kanale. Możecie sobie zobaczyć ten odcinek. Link jest tutaj gdzieś na górze. Z Wiktorem rozmawiałem o tak zwanym 10x developer, czy 10 razy developer. To jest po prostu właśnie taki rockstar developer. To jest taki programista, który wydaje się, że umie wszystko, że potrafi rozwiązać każdy problem i że robi to szybko. I często dzięki temu, że taki developer potrafi roztoczyć wokół siebie taką aurę gościa, który na wszystkim się zna, to klienci decydują się powierzyć mu cały projekt i on po prostu jedzie z tym projektem od A do Z, rozwija go sam, nikt nie patrzy w jego kod i później, tak jak Wiktor właśnie w tamtym wywiadzie trafnie spostrzegł, dzieje się to, że po prostu jak ktoś inny ma utrzymać ten kod, to nagle się okazuje, że tam jest po prostu wszystko źle napisane. I osoba, która teoretycznie miała się znać, która miała być dobrym programistą, z racji, że nie miała żadnej kontroli jakości swojego kodu, dowiozła totalne gówno, którego po prostu nikt więcej nie ruszy. I zdarzało mi się gdzieś tam recenzować takie projekty, gdzie po prostu widziałem kod napisany przez jednego programistę, który niby miał się znać, a naprawdę było to źle napisane. I ja tutaj serio nie uważam się za jakiegoś, nie wiem, wybitnego kogoś, kto po prostu chce oceniać innych, no ale znam dobre praktyki i na przykład wiem, że nie można wykorzystywać Bootstrapa, Bootstrap View, Tailwinda i jQuery w View. To jest jakiś absurd w ogóle. Powodzenia temu, kto chce później zmodyfikować jakieś style w takiej aplikacji. Już pomijam fakt, że ktoś użył jQuery w View, ale użycie Bootstrapa, Bootstrap View i Tailwinda w jednym, plus jeszcze customowe style napisane w SCSS-ie, no poniosło kogoś tam grubo. No więc to są właśnie tego typu sytuacje, które prowadzą do tego, że z jednej strony team jest rozwalony, źle pracuje, z drugiej strony projekt jest źle prowadzony, a z trzeciej strony taki deweloper, który ma przerośnięte ego, po prostu przestanie się rozwijać. Z racji, że w pracy dewelopera zawsze bardzo ważny jest feedback. Nawet ten bardzo ostry feedback, który w jakiś sposób nas dotyka, boli czasami, ale jednak on nas w jakiś sposób rozwija. Jeśli weźmiemy go pod uwagę i potraktujemy go na zimno, zrozumiemy, co ta osoba, która dawała nam feedback, miała na myśli, że wcale nas nie chciała obrazić, tylko po prostu na przykład, nie wiem, źle jej się z nami pracowało, no to mamy pole do tego, żeby w jakiś sposób nad sobą pracować. Natomiast jeśli ktoś z góry zakłada, że jest zajebisty, że nie ma nic absolutnie do poprawy i po prostu ludzie się go czepiają, a on przecież pisze tak wybitny kod, jest poetą, programistą, no to powodzenia. To myślę, że kilka miesięcy i zniknie z rynku po prostu taki herbatnik. Miałem na dziennikarstwie takiego wykładowcę, profesora Stelmacha, który mówił, że skromność jest ważna, ale bez niej zachodzi się dalej.
I bardzo ciekawy cytat, natomiast moim zdaniem uważam, że jakby skromność, taka autentyczna skromność jest domeną ludzi, którzy po prostu coś potrafią i zdają sobie sprawę z tego, że mimo swoich umiejętności mają jeszcze bardzo wiele do nauczenia. I to powoduje, że oni po prostu stają się coraz lepsi, a nie stoją w miejscu. Dlatego ja się z tym cytatem nie zgadzam, jakkolwiek by on nie był ciekawy i zabawny. I wydaje mi się, że najzdrowszą sytuacją jest moment, kiedy znajdziemy taki złoty balans pomiędzy imposter syndrom a ego, takim zdrowym ego, które pozwala nam funkcjonować, przyznawać się do tego, że czasami coś potrafimy, że się na czymś znamy, nie ma się czego wstydzić, warto to powiedzieć, zwłaszcza jeśli na przykład jesteśmy na vettingu i klient ma ocenić, czy nadajemy się do projektu. No, wtedy przechwałki są bardzo mile widziane, natomiast w momencie, kiedy już przychodzi co do czego i mamy zacząć pracę nad projektem, to bądźmy członkiem zespołu, a nie bądźmy fujerą po prostu. Czyli członkiem w innym znaczeniu. I tak się zastanawiałem, na czym polega ten fenomen tego rozrośniętego ego u niektórych programistów. Dlaczego niektórym tak bardzo odbija i nazywają siebie poetami XXI wieku? Wydaje mi się, że z jednej strony fakt, że tworzymy coś z niczego, że w programowaniu jest tak bardzo silny ten czynnik twórczy, który często wymaga bardzo dużej kreatywności, żeby rozwiązać jakiś problem. I wyobraźni, i generalnie wiedzy, i wszystkiego, to powoduje, że ktoś po prostu może poczuć się naprawdę wyjątkowo. I oprócz tego, że tworzymy coś z niczego, to jeszcze programista zajmuje się taką dziedziną, która wymaga nieustannego kształcenia się. I niezależnie od tego, na jakim etapie jesteśmy, zawsze znajdzie się jakiś obszar wiedzy, którego po prostu jeszcze nie ogarnęliśmy swoim umysłem i należałoby to zrobić, bo po prostu wymagamy tego od siebie. A wiadomo, że czasu jest bardzo mało, zwłaszcza jeśli się pracuje. To samo napędzanie się takie, żeby właśnie uczyć się coraz więcej, może powodować też fakt, że o kurczę, ja tak się napracowałem w tym życiu, ja tyle już się uczyłem, non-stop się rozwijam, ja naprawdę jestem zajebisty. Nie ma nic złego w tym, że ktoś chwali siebie za to, że po prostu jest ambitny i się uczy, spoko. Ale tak jak mówiłem, z umiarem. Mam wrażenie, że ten złoty środek to jest naprawdę zdrowa rzecz. I trzecia rzecz, która mam wrażenie jest bardzo powszechna, to jest połączenie bardzo młodego wieku i bardzo wysokich zarobków. Osoby, które są bardzo młode, często są super aroganckie i bardzo takie pewne siebie. Ja taki byłem, jak miałem 21 lat. Pamiętam. Myślałem, że pozjadałem wszystkie rozumy, później mnie życie srogo przetyrało i już tak nie myślę. Ale miałem taki czas. Z tym, że u mnie było jeszcze trochę inaczej, bo ja jak byłem w tak młodym wieku, to pracowałem w McDonaldzie, później 3 lata jako kelner i gdzieś tam krok po kroku przechodziłem przez jakieś chujowe prace. Jak miałem 15 lat, to od 15 roku życia co wakacje jeździłem do Norwegii na farmę, gdzie po prostu pracowałem z alkoholikami na emigracji. Masakra. I to moje dorosłe życie gdzieś tam zaczęło się powoli fajnie układać w momencie, jak zacząłem pracować właśnie jako copywriter, zacząłem pracować tak bardziej umysłowo. Później dopiero pojawiło się to programowanie, a gdzieś tam dopiero w okolicach 28-29 lat pojawiły się pieniądze. I ja byłem po naprawdę dekadzie takiego ostrego zapierdalania w bardzo kiepskich warunkach i myślę, że tego typu prace uczą pokory. Natomiast jeśli ktoś świeżo po liceum zostaje deweloperem i super, w sensie brawo, bo ktoś po prostu jest bardzo mądry, jeśli coś takiego zrobił. No i miał oczywiście dużo szczęścia. Ale jeśli ktoś w tak młodym wieku zaczyna zarabiać pensję deweloperską, czyli 8-9 tysięcy, jeśli dobrze trafił, to może wpaść w taki tok myślenia, że kurczę, jestem taki młody i zarabiam taki hajs, ja naprawdę muszę być wyjątkowy. A prawda jest taka, że nasza wiedza jako deweloperów jest po prostu teraz na topie, jeśli chodzi o ekonomię. Usługi, które świadczą firmy IT, są bardzo drogie i dlatego tak dużo nam płacą. Natomiast czy nasza wiedza jest, nie wiem, większa od wiedzy pielęgniarki na przykład, która zarabia dużo mniej niż deweloper, a przy okazji jeszcze ratuje życie, w przeciwieństwie do większości deweloperów, którzy po prostu piszą kod? No tutaj bym dyskutował, nie? Jaki zawód jest bardziej wymagający? A jak widzicie, te stawki dla niektórych zawodów są podyktowane tylko i wyłącznie przez ekonomię, a niekoniecznie przez to, że jesteśmy tacy wyjątkowi i mądrzy. I to się może bardzo szybko zmienić, więc na to też trzeba uważać. Nie zawsze pewnie deweloperzy będą zarabiać takie kokosy jak teraz. Teraz mamy Eldorado i oby tak zostało, ale nigdy nie wiadomo. Więc reasumując, chciałbym życzyć wszystkim zdrowego rozsądku i odpowiedniej dozy skromności i pewności siebie.
żeby po prostu to jakoś tam ładnie zażarło. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Chciałem jeszcze tylko na koniec przypomnieć, że wysyłam co 2 tygodnie newsletter. Jeśli jeszcze się nie zapisaliście, to w opisie do tego odcinka jest link, gdzie możecie się zapisać. Wystarczy podać maila i od tej pory co 2 tygodnie będziecie ode mnie dostawać newsletter. Podobno są ciekawe, taki dostaję feedback, więc zachęcam. A jeśli chcecie zobaczyć więcej gramofonowych relacji, jeśli jesteście ciekawi tego, czego będę słuchał i tak dalej, generalnie takie bardziej, powiedzmy, życiowe tematy, to rozkminiam je sobie na moim Instagramie. Link znajdziecie teraz na ekranie. Wielkie dzięki za obejrzenie. Dajcie znać, co myślicie o tym, co dzisiaj powiedziałem. I do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.